Rozdział 16 Laska z malakki. W następnej chwili opanowanie czana zatriumfowało i na jego twarzy pojawił się uśmiech. Nie możesz mnie winić, Kasz imo. Jeśli przez chwilę byłem przerażony. Pamiętam ostatnią naszą wspólną akcję. Kości do gry. Ale twoja obecność tutaj warta jest wykorzystania. Zapraszam cię serdecznie do udziału w obecnej sprawie którą zaliczałem do najtrudniejszych jeszcze przed Twoim pojawieniem się. Serdeczne dzięki, odparł Japończyk. Z pobliskich drzwi wynurzył się intendent i podszedł do Czana. Właśnie pana szukałem, powiedział. Przed chwilą rozmawiałem z kapitanem, który kazał dać panu najlepszą z wolnych kabin. Mam kabinę z łazienką, najniższa taryfa. Kazałem już posłać. Proszę wziąć torbę i pójdziemy. Spostrzegł Kaszimo. A pan? Po chwili wahania Chan przedstawił. Zechce pan łaskawie poznać pana Kaszimo, funkcjonariusza policji z Honolulu. Jeden z naszych, zakrztusił się, kropka 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 najzdolniejszych ludzi. W ostatniej chwili zdecydowano przydzielić mi go do pomocy. Może znajdzie się dla niego miejsce? Linoch zastanowił się. Płynie z nami również jako pasażer. Charlie mu przyszedł do głowy świetny pomysł. Kasz jest wybitnym specjalistą od rewizji. Gdyby pan znalazł dla niego miejsce wśród załogi, ale coś takiego, co nie wymaga wielkiego wysiłku umysłowego, moglibyśmy osiągnąć wspaniałe rezultaty. Poza tym pan Kasz zachowałby incognito. Czego ja niestety nie mogę zachować. Świetnie. Jeden z naszych ludzi trafił dziś wieczorem do paki w Honolulu za przemyt alkoholu, odpowiedział intendent Lynch. Nie wiem, co nagle napadło tych agentów z Federalnej Policji. To dla nas pewien kłopot przy organizacji pracy. Moglibyśmy zrobić pana i stewardem korytarzowym. Po prostu obsługa podróżnych, którzy dzwonią z kabin. Zajęcie bardzo proste. Wspaniała okazja. Zapewnił go czan. z radością się tego podejmie. Obowiązek zawsze jest u niego na pierwszym miejscu. No, Kasz Czy Steward korytarzowy dostaje napiwki? Zapytał Japończyk z ożywieniem. Charlie zatrzepotał rękami. Kasz Imor się do tej roboty. Świetnie. A na noc może pan go weźmie do swojej kabiny, zaproponował Lynch. Będzie o tym wiedział tylko wasz steward. Ja mu zakażę cokolwiek mówić. Odwrócił się do Kashimo. Zamelduje się panu głównego stewarda jutro o ósmej. Proszę sobie rewidować, byle nie dał się pan złapać. Nie chcemy niepokoić niewinnych ludzi i wywoływać skandalu. Oczywiście, Skwapliwie przyznał Chan, chociaż nie był taki pewny, czy Cash imo uniknie denerwowania niewinnych ludzi. To również należało do jego specjalności. Kapitan chciałby z panem porozmawiać jutro rano, zwrócił się intendent do Chana. Potem odprowadził ich do kabiny i oddalił się. Charlie i Kashimo weszli do kajuty. Zastali tam Stewarda. Charlie Chan polecił mu posłać drugie łóżko. Detektyw rozejrzał się dookoła. Duża kabina, jasna, przyjemne miejsce do rozmyślań. O tak, będzie miał okazję wiele rozmyślać w ciągu następnych sześciu dni i nocy. Niedługo wrócę powiedział do swego pomocnika. Udał się na górny pokład i nadał radiogram do swojego szefa. Gdy zauważysz nieobecność Kaszimo, więc że ja trapię się jego obecnością. Gdy wrócił do kabiny, Kaszimo był już sam. Przekazałem szefowi nowinę o twoim odjeździe, wyjaśnił. Ta praca stewarda korytarzowego to znakomita pomoc. W innym wypadku mógłby powstać problem, kto ma płacić za twój przejazd. Obawiam się, że zrezygnowałbym z tego zaszczytu. Lepiej chodźmy spać odparł niewzruszony Kaszimo. Charlie pożyczył mu jedną z własnych piżam. A widok Kaszimo w zwojach jedwabił niedopasowanych do jego kościstej sylwetki częściowo wynagrodził mu kłopoty z nieudolnym pomocnikiem. Wyglądasz jak balon, z którego wypuszczono powietrze i który nigdzie już nie poleci, zauważył. Kaszimo skrzywił się. Wszystko mi jedno, w czym śpię, oznajmił i aby to udowodnić. Czym prędzej wdrapał się na łóżko? Charlie zgasił górne światła, zapalił lampkę nad swoim posłaniem, położył się i zabrał do przeglądania zawartości teczki Dafa, z której wyjął plik papierów. Notatki Dafa były ponumerowane. Czas uczucie Mulgi stwierdził, że niczego nie brakuje. List Honeywoda do żony oraz inne dokumenty należące do sprawy pozostały nietknięte. Jim Everhart bał się wejść do biura po oddaniu strzału do Dafa bądź też czuł się bezpieczny, bez względu na zawartość teczki. Mam nadzieję, że Ci nie przeszkadzam, każ imo, odezwał się Chan, ale pasażer na gapę nie powinien być zbyt wymagający. Moim obowiązkiem jest przeczytać teraz historię sprawy, bym mógł nauczyć się na pamięć wszystkich szczegółów. Absolutnie mi to nie przeszkadza. Oznajmił Japończyk. Tak, ty masz przyjemność, a ja odpowiedzialność, westchnął Charlie. Szczęśliwe prowadzisz życie. Czytając, zwrócę specjalną uwagę na kulawego mężczyznę, co robił u wylotu alei, kiedy biedny Daf leżał ranny w moim gabinecie. Wskazałeś mi drogę tą wiadomością i jestem ci za to niezmiernie wdzięczny. Zaczął czytać. W wyobraźni odbywał daleką podróż Londyn był przez całe jego życie jedynie nazwą Obecnie stał się znajomym miastem Chan widział mały wóz policyjny wyruszający sprzed Scotland Yardu Przestępował czcigodne progi hotelu Bruma Pochylał się nad martwym ciałem Huga Morrisa Drake'a w pokoju 28 Zszedłszy do staroświeckiego salonu hotelowego Był świadkiem ataku sercowego Taita Spostrzegł przerażony wzrok Honyłuda. Potem Paryż i Nicea. Honyłud martwy w ogrodzie. San Remo i te straszne chwile w windzie. Przeczytał uważnie list Honyłuda do żony, list, który wyjaśniał tak wiele, ale pozostawiał bez odpowiedzi zasadnicze pytanie. Każdy szczegół długiej sprawy zapadał teraz głęboko w umysł Charlie Chana. To prawda, że Daw mu przedtem wszystko opowiadał. Ale Chan słuchał jako uprzejmy gospodarz, a nie wspólnik, jakim stał się tego wieczoru, zajmując miejsce Dafa. Teraz sprawa należała do Charlie Chana. Nic nie powinno ujść jego uwagi. Każde przeoczenie mogło być niebezpieczne. Na samym końcu przeczytał relację z rozmowy Dafa z Pamelą Potter, przeprowadzonej w Honolulu lutego właśnie wieczoru, kiedy to Pamelą powiedziała o odkryciu łelby w związku z kluczem do sejfu przedmiotem dumy Dafa był fakt, że prowadzi zawsze notatki na bieżąco. Chan skończył czytanie. Imo mruknął pogrążony w myślach. Ten Ross. Intrygujące. Co z Rossem? Stalia na drugim planie. Kuleje sobie spokojnie. Żadne podejrzenie na niego nie padło aż do obecnej chwili. Tak, Imo, musimy się zająć panem Rossem. Głośne chrapanie z sąsiedniego posłania było jedyną odpowiedzią. Charlie spojrzał na zegarek, minęła północ. Zaczął czytać wszystko jeszcze raz. Było po drugiej, kiedy wreszcie zgasił światło, ale nie chciało mu się spać. Leżał, układając plany na przyszłość. O siódmej trzydzieści szorstko wyciągnął swojego pomocnika z krainy snów. Kashimo spoczywał w obłokach, trzeba go było sprowadzić na ziemię i pomóc mu uświadomić sobie nową sytuację. Podczas zabiegów toaletowych Charlie pokrótce zapoznał Kashimo ze szczegółami sprawy, dobitnie podkreślając rolę, jaką Japończyk miał w niej odegrać, przeszukując rzeczy uczestników wycieczki Loftona z nastawieniem na znalezienie klucza do sejfu z numerem 3260. Może go znajdzie, może nie znajdzie. Klucz mógł teraz spoczywać na dnie pacyfiku. Ale należało spróbować. Japończyk skinął głową z głupkowatą pewnością siebie i dwie minuty po ósmej był gotów do rozmowy z głównym Stewardem. Pamiętaj, imo, zbyt duży pośpiech może odbić się fatalnie na naszej sprawie, brzmiało ostatnie ostrzeżenie Chana. Nie śpiesz się i zastanów się, co robisz? Od tej chwili jesteś stewardem korytarzowym i jeśli mnie spotkasz, udawaj, że mnie nie znasz. Wszystkie rozmowy przeprowadzać będziemy w największej tajemnicy w tej kabinie. Do zobaczenia i wszystkiego najlepszego. Do widzenia, odpowiedział krótko imo i wyszedł. Charlie stanął pod oknem i przez chwilę patrzył na rozsłonecznione morze, wdychając głęboko poranne, słone powietrze. Jest coś krzepiącego w pierwszym poranku na statku, jakiś chłodny spokój, poczucie bezpieczeństwa, zepchnięcie na drugi plan lądowych problemów. Nowa pewność wstąpiła w serce czana. Dzień był wspaniały i przyszłość wyglądała obiecująco. Gdy Chan się golił, zapukał do jego drzwi chłopiec okrętowy i wręczył mu radiogram od szefa. Operacja udana. Dawczuje się dobrze. Współczuję z powodu Kasz Imo. Charlie uśmiechnął się. Wspaniała wiadomość o Dafie. W pogodnym nastroju wyszedł na pokład, by stawić czoło problemom. Pierwszą osobą, którą spotkał, była Pamela Potter. Odbywała poranną przechadzkę w towarzystwie Marka Conwaya. Dziewczyna szeroko otworzyła oczy. Pan Chan zawołała: Co pan tu robi? Chan skłonił się głęboko. Cieszę się pięknym porankiem. Pani, jak mi się wydaje, czyni to samo. Nie miałam pojęcia, że pan jedzie z nami. I ja nie miałem o tym pojęcia aż do wczorajszego wieczoru. Ogląda pani nędznego zastępcę inspektora Dafa. Drgnęła. Och, pan nie ma na myśli. On też. Proszę się nie przerażać. Inspektor jest tylko ranny. Szybko zdał relację z tego, co się stało. Dziewczyna potrząsnęła głową. Czy to nigdy nie będzie miało końca? Powiedziała. Co się zaczęło, musi się skończyć, odparł Chan. Czarny charakter tej sprawy jest bardzo sprytny, ale wiadomo, że i najsprytniejsi błądzą. Mamy wrażenie, że widziałem wczoraj na nabrzeżu pana, obrócił się w stronę Marka Kenwaya. Och, przepraszam odpowiedziała dziewczyna byłam tak zaskoczona, widząc pana. To jest pan Kenway. Właśnie mu opowiadałam o wczorajszym cudownym przyjęciu. Niech zazdrości. On jest z bardzo, bardzo znanej rodziny w Bostonie i na pewno będzie cierpiał, że został pominięty w zaproszeniu. roześmiała się. Nonsens powiedział Kenway. Bylibyśmy panu bardzo radzi. Chan się skłonił. Mnie Boston żywo interesuje i któregoś dnia musimy o nim porozmawiać. Teraz nie będę dłużej państwu przeszkadzał w spacerze, ponieważ wczoraj zostałem przedstawiony całej waszej grupie pełnym nazwiskiem i tytułem. Bezcelowe byłoby ukrywanie mojej tożsamości. Proponuję więc spotkanie z całą wycieczką na małą rozmowę w związku z wczorajszym wieczorem. Ta sama stara historia odpowiedział Kenway. Zbieramy się na rozmowy z policjantami w regularnych odstępach czasu od początku wycieczki. No cóż, pan jest przynajmniej nową twarzą, a to już jest coś. Życzę panu szczęścia, inspektorze Chan. Bardzo dziękuję. Zrobię. Co będzie w mojej mocy? To prawda, że przychodzę późno i wkradam się tylnymi drzwiami. Dodaje mi jednak odwagi stare przysłowie, które mówi, że żuch wchodzący do domu tylnym wejściem zajmuje pierwsze miejsce na stole. Chyba w zupie, powiedział Kenway. Chan roześmiał się. Starych przysłów nie należy brać dosłownie. Proszę mi wybaczyć, zbadam teraz kuchnię tego statku. Trochę później zbadam Wasze towarzystwo. Poszedł do sali jadalnej, gdzie usiadł przy wygodnym stoliku pod oknem. Po obfitym śniadaniu wstał, kierując się do wyjścia. Koło drzwi siedział doktor Lofton. Charlie Chan zatrzymał się. Dzień dobry, panie doktorze, powiedział. Mam nadzieję, że zaszczyci mnie pan rozpoznaniem mojej twarzy. Niewiele ludzi mogło patrzeć na Charlie Chana bez przyjaznego uśmiechu. Loftonowi się to udało, zrobił bardzo kwaśną minę. Owszem, przypominamy sobie pana. Pan jest z policji. Jeśli się nie mylę? Jestem inspektorem policji w Honolulu, wyjaśnił Charlie. Pozwoli pan, że usiądę? Proszę bardzo, wargnął Lofton. I proszę nie mieć do mnie pretensji, że nie okazuję entuzjazmu z powodu spotkania. Mam już dosyć policji. A gdzież jest pański przyjaciel, inspektor Duff? Charlie uniósł brwi Nie słyszał pan o wypadku inspektora Duffa? Skąd miałem słyszeć, burknął Lofton Mam dwanaście osób pod opieką i to mi zajmuje tyle czasu że nie mam wolnej chwili na plotki i zawracanie głowy każdym policjantem, który się tu plącze. No więc co się stało z Dafem? Niechże pan mówi. Też został zamordowany? Jeszcze nie, odpowiedział łagodnie czan i opisał całe zajście z Dafem. Przez cały czas czarne oczy utkwione były w twarzy Loftona. Zdumiewał go brak objawów współczucia na brodatej fizjonomii doktora. No tak, to unieruchamia Dafa na dłuższy czas, zauważył doktor, gdy Chan skończył. I co teraz? Teraz ja zastępuję Dafa. Lofton spojrzał na niego ze zdumieniem. Pan, zawołał niezbyt uprzejmie. Dlaczegoż by nie? No tak, słusznie. Dlaczegoż by nie? Proszę mi wybaczyć, ale mam zupełnie skołatane nerwy. To wypadki ostatnich miesięcy. Dzięki Bogu wycieczka kończy się w San Francisco. Wątpię, czy kiedykolwiek jeszcze wyruszę na następną. Dawno myślałem o wycofaniu się z interesów i przypuszczam, że teraz jest właściwy moment. To pana prywatna sprawa, powiedział Chan. Natomiast nie jest sprawą prywatną nazwisko mordercy, który zaszczycił pana swoim udziałem w podróży. Jestem tu po to, by w tę sprawę wejrzeć. Posiadam pełne uprawnienia. Będzie Pan łaskaw zebrać swoją grupę w saloniku o godzinie dziesiątej. Tam rozpocznę działanie. Lofton wlepił w niego oczy. O Boże, jak długo będzie to trwało? wykrzyknął. Postaram się, aby trwało możliwie jak najkrócej. Nie o to mi chodzi jak długo jeszcze będę musiał zbierać moją grupę na przesłuchania. I ciągle nic z tego nie wychodzi. Nie wychodzi i nie wyjdzie, jeśli bym mnie kto pytał. Charlie spojrzał na niego badawczo. Byłby pan niezadowolony, gdyby wyszło? Lofton nie spuścił oczu. Nie będę pana oszukiwał, nie tęsknię do takiego zakończenia, które nadałoby sprawie sensacyjny rozgłos. To byłby koniec moich podróży, chcę czy nie chcę, i w dodatku nieprzyjemny koniec. Najbardziej pragnę, żeby cała sprawa umarła śmiercią naturalną. Jak pan widzi, rozmawiam z panem szczerze. Jestem panu niesłychanie wdzięczny. Charlie Chan skłonił głowę. Zgodnie z pana życzeniem zbiorę wszystkich, ale poza tym proszę nie oczekiwać ode mnie żadnej pomocy. Oczekiwanie bez nadziei jest stratą czasu, zapewnił go Chan. Jestem rad, ze pan zdaje sobie z tego sprawę, odpowiedział Lofton. Wstał, kierując się w stronę drzwi, Chan potulnie poszedł za nim. Na mostku kapitańskim Charlie spotkał się z bardziej serdecznym przyjęciem. Stary Wilk morski słuchał szczegółów sprawy ze wzrastającym oburzaniem. No, ale mam nadzieję, że złapie pan tego łobuza, powiedział w końcu Udzielę panu wszelkiej możliwej pomocy. Proszę tylko pamiętać, panie inspektorze, że omyłka z pana strony byłaby rzeczą bardzo poważną. Jeśli pan przyjdzie do mnie i zażąda, bym kogoś zatrzymał, musi to być osoba winna ponad wszelką wątpliwość. Inaczej wpakuje mnie pan w kabałę. Nasza linia by zbankrutowała płacąc odszkodowania i koszty procesów. Musimy być pewni każdego kroku. Człowiek, który kieruje statkiem takim jak ten, zawsze powinien być pewny wszystkiego, co robi. Zgodził się Chan. Obiecuje zachować ostrożność. To świetnie. Kapitan się uśmiechnął. Podczas każdego rejsu po Pacyfiku przez ostatnie dziesięć lat słyszę o pana wyczynach. Mam do pana pełne zaufanie i przepraszam, że w ogóle pozwoliłem sobie na podobne uwagi. A może, jeśli aresztowanie nawet będzie konieczne, uda się odłożyć je do San Francisco? Uniknęlibyśmy wielu kłopotów. Wywołał pan piękną wizję wykrycia zbrodniarza zauważył Chan. Mam nadzieję, że się ona spełni. Także mam nadzieję skinął głową kapitan. Życzę panu powodzenia. Charlie wrócił na pokład spacerowy. Widział Kaszimo, który przemknął w nowym, wspaniałym uniformie, uszytym na co najmniej dwóch Kaszimo. Pamela Potter siedziała na leżaku, skinęła na czana Podszedł do niej. Pani przyjaciółka, pani Lusi, jeszcze nie wstała? Zapytał. Chyba nie. Ona lubi długo spać. Jak jest na morzu. Śniadanie zawsze je w kabinie. Chciał pan z nią rozmawiać? Tak, z obiema paniami. Tymczasem będę szczęśliwy, mogąc pomówić z panią. Wczoraj wieczorem przywiozłem panią na nabrzeże około godziny dziewiątej. Kogo z członków wycieczki spotkała pani potem do chwili udania się na spoczynek? Paru. W kabinie było gorąco, więc wyszłyśmy z panią Lucy na pokład i usiadłyśmy koło rlingu od strony Molo. Po chwili przyszli na statek Minch i nowie. Sadie zatrzymała się koło nas, żeby nam pokazać łupy z tego dnia. Między innymi ukulele, które kupiła dla swojego chłopaka w szkole wojskowej. Potem przyszedł Mark Kenway, ale od razu udał się do kabiny. Może myślał, że pan Taity go potrzebuje. Pan wie, Mark zawsze mu czyta wieczorem. Następnie zjawili się państwo Binbow. Elmer niósł pakę wywołanych filmów. To chyba wszyscy. Mark Kenway przyszedł do nas po paru minutach. Powiedział, że pan Tait niczego nie chce i w ogóle nie wychodził na brzeg. Mark był tym raczej zdziwiony. Czy to wszyscy nie było mężczyzny z laską z malakki? O. Pan Ross. Tak, zapomniałam owszem wrócił jeden z pierwszych chyba wszedł, kulejąc na pokład. Przepraszam, o której godzinie? Chyba było około dziewiątej piętnaście minął nas. Pomyślałam, że kuleje bardziej niż zwykle. Pani Lucy się do niego odezwała, ale on nie odpowiedział. Bardzo się zdziwiłyśmy. Szybko przeszedł dalej. Czy tylko on jeden z waszej wycieczki ma taką laskę? Dziewczyna roześmiała się. Drogi panie Chan, spędziliśmy trzy dni w Singapurze. Kupcy nie wypuszczą pana z portu, jeśli nie kupi pan takiej laski. Każdy z mężczyzn kupił co najmniej jedną. Charlie zmarszczył brwi. W takim razie, Skąd pani może być absolutnie pewna, że osoba, która przeszła koło pani, to był właśnie pan Ross? No, kulał. Najłatwiejsza w świecie rzecz do naśladowania. Proszę dobrze pomyśleć. Nie może pani wskazać innej cechy identyfikującej? Dziewczyna przez chwilę milczała. Tak. Po trochu zaczynam być sama detektywem. Laski kupionych w Singapurze wszystkie mają metalowe zakończenia. To zauważyłam. A laska pana Rossa jest zakończona grubą gumą. Nie wydaje żadnego stuku. A ten człowiek wczoraj wieczorem stukał laską? Nie. Więc to musiał być pan Ross. Prawda, jaka jestem sprytna. Otóż, aby panu zademonstrować. Jaka jestem sprytna. Mały pokaz. Właśnie idzie pan Ross. Proszę słuchać. Ross zbliżał się kołyszącym krokiem kaleki. Mijając Pamele Potter i Charlie Chana, skinął głową i uśmiechnął się. Po chwili zniknął za rogiem. Chan i dziewczyna spojrzeli na siebie pytająco. Krokom Rossa towarzyszyło metaliczne stukanie twardo okutej laski odeski pokładu. Coś podobnego, wykrzyknęła dziewczyna. Laska pana Rossa już nie posiada gumowej osłony, powiedział Charlie. Skinęła głową. Czy to może być ważne? Nie wiem. To zagadka, odpowiedział Chan. Jedna z wielu na tym statku, ale nie będę się martwić. Zagadki to moja specjalność. Rozdział siedemnasty Wschodnia etykieta Parę minut przed dziesiątą zjawił się Lofton. Nadal miał minę człowieka bardzo obrażonego. No, inspektorze, oznajmił. Zebrałem moich ludzi w palarni. O tej porze nie ma tam zwykle nikogo. Być może zapach cygar nie jest zbyt przyjemny, ale nie będzie pan ich tam trzymał zbyt długo. Co? Proponuję żeby pan przyszedł od razu. Utrzymanie całej grupy w pełnym składzie w jednym miejscu nie jest, jak się o tym przekonałem, łatwą sztuką. Chan podniósł się. Pani również przyjdzie, zwrócił się do Pameli Potter. W drodze spytał doktora, czy absolutnie wszyscy członkowie wycieczki są obecni? Z wyjątkiem pani Lucy, odparł Lofton. Ona lubi długo spać. Ale mogę polecić, by ją obudzono, jeśli pan sobie życzy. Bynajmniej, odpowiedział Czan. Wiem, gdzie była pani Lusi wczoraj wieczorem. Jeśli idzie o ścisłość, była na kolacji u mnie w domu. Doprawdy, wykrzyknął doktor dziwnie zaskoczony. Pan również byłby mile widziany, uśmiechnął się Chan. Weszli do palami, gdzie powietrze było w istocie gęste i nasuwały obrazy zmienionej świetności statku. Grubka pasażerów, stojąca po środku, patrzyła na Czana z nieukrywaną ciekawością. Zatrzymał się przed nimi. Wskazane było jakieś wyjaśnienie. Pragnę Państwa powitać w ten piękny poranek, zaczął. Mógłbym powiedzieć, że jestem równie zaskoczony, widząc Państwa znowu jak państwo są zaskoczeni, widząc mnie. Niechętnie narzucam państwu swoją obecność, niestety takie jest zrządzenie losu. Inspektor Duff, jak państwo wiedzą, oczekiwał was w Honolulu, zamierzając podróżować do San Francisco w waszym towarzystwie. Wczoraj wieczorem powtórzyła się historia z raju. Wąż zmógł uczci godnego inspektora Duffa, który dziś już czuje się lepiej, jak wnoszę z depeszy, i być może, niedługo, znowu państwa wszystkich zobaczy. Tymczasem zastępuje inspektora Dafa człowiek nieposiadający ani dość rozumu, ani sprytu, ani reputacji. Mianowicie ja. Uśmiechnął się i usiadł. Całe zło pochodzi ze zbędnego otwierania ust, ciągnął dalej. Pomimo to jestem zmuszony dalej je otwierać. Postaram się wyciągnąć z tego jakąś korzyść. Przede wszystkim pragnę uzyskać dokładną informację, gdzie każdy z państwa był wczoraj wieczorem między godziną ósmą a porą wypłynięcia sportu o dziesiątej. Proszę mi wybaczyć niegrzeczną uwagę, ale gdyby ktoś z państwa zataił prawdę może mieć powody do żałowania tego później. Jestem tępy i głupi, ale bogowie często zadają sobie trud, aby właśnie takich wspierać. I już parokrotnie obdarzyli mnie zadziwiającym szczęściem. Mogą to znowu uczynić w każdej chwili. Patrick Tait zerwał się podenerwowany. Mój drogi panie, zaczął. Kwestionuję pańskie prawo do przesłuchiwania kogokolwiek z nas. Nie jesteśmy już w Honolulu. Przepraszam, że przerywam. To, co pan mówi, odpowiada prawdzie, wtrącił Charlie. Prawna strona zagadnienia w istocie wygląda tak, że wybitnego prawnika może przyprawić o atak wściekłości. Sakt sprawy wiem, że to się już przedtem zdarzało. Mogę tylko powiedzieć, że kapitan statku popiera to, co robię. Stoi za mną niewzruszenie, jak skała Gibraltaru. Prowadzimy więc przesłuchanie dalej, przyjmując. Że każdy z Państwa boleje nad zamachem na inspektora Dafa i chętnie widziałby przestępcę w rękach sprawiedliwości. Jeżeli tak nie jest, jeśli pomiędzy Wami kryje się człowiek pełen tajemnic. Chwileczkę, wykrzyknął Tait. Nie pozwolę Panów manewrować w to siebie. Nie mam nic do ukrycia. Chciałem tylko Panu przypomnieć, że istnieją jeszcze przepisy postępowania. Które zwykle są najlepszym przyjacielem zbrodniarza, łagodnie skinął głową Chan. Wiemy to obaj. Adwokat osunął się z powrotem na krzesło. No, ale oddaliliśmy się od sedna sprawy, kontynuował Charlie. Wszyscy państwo jesteście przyjaciółmi sprawiedliwości, jestem tego pewien. Ale nie interesuje was ubogi krewny tejże przepis proceduralny. Postępujmy jednak dalej w myśl tej zasady. Doktorze Lofton, z uwagi na to, że jest pan kierownikiem wycieczki, zaczynam od pana. Jak pan spędził dwie godziny wymienione przeze mnie? Od ósmej do około dziewiątej trzydzieści przebywałem w honolulskim oddziale biura podróży Nomad, które załatwia wszystkie formalności związane z moimi wycieczkami. Miałem masę rachunków do przejrzenia i parę drobiazgów do przepisania na maszynie. Oczywiście w tym biurze byli urzędnicy. Żywej duszy. Kierownik pojechał na zabawę i zostawił mnie samego. Wobec tego, że drzwi mają sprężynowy zamek, miałem je tylko zatrzasnąć po wyjściu. Wróciłem na statek około dziewiątej Oddział Nomad ma swoje biuro. Jeśli się nie mylę, na Ford Street. Parę kroków od wylotu uliczki na tyłach komisariatu policji? Tak, na Ford Street. Ale nic nie wiem o pańskim komisariacie policji. Oczywiście, zapomniałem. Czy spotkał pan jakiś członków pańskiej wycieczki w pobliżu uliczki? Nie mam pojęcia. O jakiej uliczce pan mówi? Nie widziałem nikogo z członków wycieczki od ósmej aż do chwili powrotu na statek. Proponuję żeby pan szukał szczęścia gdzie indziej. Czas nagli. Kogo? spytał czanu przejmie. Jeśli idzie o mnie, mam sześć dni do roztwonienia. Panie mecenasie, czy pan obstaje przy procedurze? Czy też raczy pan powiedzieć skromnemu policjantowi, jak pan spędził poprzedni wieczór? Zwrócił się do tajta. Och, nie mam tajemnic. Mogę powiedzieć, odparł Tait, z wysiłkiem okazując uprzejmość. Około ósmej zaczęliśmy brać w brydża w salonie. Pani Spacer, pan Vivian, pan Kenway i ja. Zawsze gramy w tym samym składzie w czasie tej wycieczki. Podróże kształcą, zauważył Charlie Chan sentencjonalnie. Graliście państwo aż do odpłynięcia statku? Nie. Około 8.30 pan Vivian wywołał piekielną awanturę. Bardzo przepraszam, przerwał Vivian. Jeśli tak było, to dlatego, że miałem ku temu dostateczne powody. Tysiąc razy już powtarzałem mojej partnerce, że jeśli się odzywam pierwszy, to jej nie wolno pasować, nawet gdyby. Tysiąc razy mi pan mówił, wybuchnęła pani Spacer. Może milion. A ja tysiąc razy cierpliwie panu tłumaczyłam, że nie mając nic w karcie, nie będę licytować. Nie będę, nawet gdyby sam Kulbertson siedział przy mnie z rewolwerem. Przepraszam, że przerywam powiedział Charlie ale rozmowa zaczyna przybierać zbyt techniczny charakter, abym mógł coś zrozumieć. Wystarczy fakt, że gra została przerwana. Z powodu awantury tak o 8:30. Kontynuował tait. Pan Kenway i ja weszliśmy na pokład. Padał lewny deszcz. Mark powiedział, że weźmie płaszcz przeciwdeszczowy i przejdzie się po mieście. Widziałem, jak dziesięć minut później schodził na ląd. Powiedziałem, że wolę zostać na statku. I został pan? zapytał Charlie. Nie, nie zostałem. Kiedy pan Kenway wyszedł, przypomniało mi się, że wczoraj rano widziałem w stoisku z gazetami na King Street egzemplarz New York Sunday Times. Postanowiłem go kupić. Nie czytałem Timesa od wieków i zapragnąłem przeczytać. Deszcz jakby trochę osłabł, więc wziąłem płaszcz, kapelusz i laskę. Laskę z malakki? Tak, chyba laskę z malakki. Około ósmej dziesięć wyszedłem do miasta. Kupiłem gazetę i wróciłem na statek. Chodzę powoli. Wróciłam po jakichś dziesięciu minutach. Chan wyjął zegarek z lewej kieszeni kamizelki. Która jest teraz u pana godzina, panie mecenasie? zapytał szybko. Prawa ręka taita ta powędrowała do kieszeni kamizelki i natychmiast opadła na kolana. Na twarzy adwokata pojawiło się lekkie zmieszanie. Dopiero potem wyciągnął lewą rękę i spojrzał uważnie na zegarek. Dwadzieścia pięć po dziesiątej. Oznajmił. Zgadza się. Uśmiechnął się Charlie. Ja też mam tę godzinę, a ponieważ nigdy się nie mylę. Krzaczaste brwi ta uniosły się. Nigdy. Zapytał z odcieniem sarkazmu. W takich sprawach nigdy. Przez chwilę adwokat i Chińczyk patrzyli sobie w oczy. Potem Chan odwrócił w wzrok. W podróży dookoła świata wielokrotnie zmieniali państwo czas, powiedział łagodnie. Chciałem jedynie się przekonać, czy pana zegarek nastawiony jest właściwie. Teraz pan Vivian. Jaki był przebieg pana działalności po niespodziewanym zakończeniu gry w Brydża? Również wyszedłem na brzeg, odpowiedział Vivian. Chciałem ochłonąć, bez wątpienia zabierając kapelusz, palto i laskę z malakki, podsunął Charlie. Wszyscy mamy laski z malakki, odburknął gracz w polo. To obowiązkowy sprawunek w Singapurze. Pospacerowałem po mieście i wróciłem na statek na parę minut przed odjazdem. Pani Spacer, oczy Charliczana zwróciły się w jej kierunku. Pani Spacer wyglądała na osobę zmęczoną i znudzoną. Po odejściu od stolika brydżowego od razu się położyłam, wyjaśniła. Ta awantura mnie wyprowadziła z równowagi. Brydż wtedy tylko jest przyjemnością, jeśli się ma partnera gentlemana. O panu Kenwayu mówił już mecenas Tite. Kenway skinął głową. Tak, wziąłem swoją laseczkę i wyszedłem na brzeg. Jednakże szybko wróciłem. Sądziłem, że pan Tait będzie chciał, żebym mu poczytał. Wróciłem na statek wkrótce po dziewiątej. Ku mojemu zdziwieniu nie zastałem pana Taita. Przyszedł dopiero około dziewiątej dwadzieścia. Pod pachą miał Timesa. Potem czytałem mu w kabinie, póki nie usnął. Charlie rozejrzał się po zebranych. A pan? Max Minchin z Chicago. Nic nie ukrywam. Charlie skłonił się. Proszę więc opisać swoje poczynania. To bardzo krótka opowieść. Pan Minchin piastował drogie, na pół wypalone cygaro, z którego nie zdjął jeszcze błyszczącej, złotej opaski. Ja i Sadie, to jest moja żona, oglądaliśmy to miasteczko. A że pogoda była pod psem, poszliśmy do kina. Ale się okazało, żeśmy widzieli ten film rok temu w Ci, a Sadie aż korciło, żeby zajrzeć do paru sklepów, więc wyszliśmy z kina. No i zaczęło się to oglądanie sklepów. Nie mieliśmy ciężarówki, więc kiedy już nie mogliśmy nic więcej udźwignąć, Sadie zrezygnowała z żalem i wróciliśmy na statek. Nie miałem przy sobie ani spluwy, ani laski z malakki. Charlie uśmiechnął się. Pan Binbo, spytał z kolei. Ta sama historia, co z Mincz i nami, odpowiedział pan Binboł. Obeszliśmy sklepy, chociaż po wschodnich bazarach nie robią wrażenia. Chwilę posiedzieliśmy w holu hotelu Jounga i przez okno patrzyliśmy na deszcz. Powiedziałem, że już chciałbym być fakron i Nettie się ze mną zgodziła. Od chwili wyjazdu zgodziliśmy się na ten temat po raz pierwszy. No, ale wreszcie byliśmy na starej, poczciwej ziemi amerykańskiej, tyle, że trochę mokrej. Więc wróciliśmy na statek dziarsko, z uśmiechem na ustach. Myślę, że byliśmy na pokładzie około dziewiątej piętnaście. Czułem się śmiertelnie zmęczony, bo w Honolulu kupiłem projektor filmowy, a to sporo waży. Wiem, jak spędziła wieczór panna Potter. Pozostają jeszcze dwie osoby. Pierwsza to kapitan Kane. Charlie Chance spojrzał w stronę Keina. Kein oparł się plecami o krzesło, stłumił ziewnięcie i założył ręce za głowę. Przez pewien czas przypatrywałem się grze w brydża, odpowiedział. Ot, tak sobie, nic nie mówiąc, jak rasowy kibic. Rzucił okiem na wiwiana. Nigdy się nie wtrącam do nie swoich spraw. Przypominając sobie treść notatek o keinie, w których Daw podkreślał wścibstwo tego człowieka, Charlie Chan miał wątpliwości co do prawdy słów kapitana. A po brydżu spytał. Kiedy zaczęła się kłótnia, ciągnął Kane, wyszedłem na pokład. Miałem zamiar zejść na brzeg, ale deszcz mnie powstrzymał. Nie przepadam za deszczem, zwłaszcza tropikalnym. Poszedłem więc do kabiny po książkę i wróciłem tu, do palarni, poczytać. Aha, widzę książkę w pana ręku, wtrącił Chan. Co to ma być, inkwizycja, żachnął się Kein. Posiedziałem tu chwilę czytając i mniej więcej wtedy, kiedy odpływaliśmy, poszedłem spać. Czy był tu jeszcze ktoś, kiedy pan czytał? Nie było nikogo. Nawet u żadnego stewarda. Charlie obrócił się do Ross'a, którego umyślnie pozostawił na koniec. Ross tempo na swoją sztywną stopę. Laska bez gumowej nasadki stała oparta obok. Pan Ross zamyka listę, zauważył Chan. Słyszałem, że pan był na brzegu wczoraj wieczorem. Ross spojrzał zdziwiony. Ja? Nie, inspektorze, nie wychodziłem. Naprawdę? Widziano pana, jak pan wracał na statek o dziewiątej piętnaście. Niemożliwe. Rozsuniósł brwi. Wzrok osób, które pana widziały, jest dobry. A jednak z przykrością powtarzam, że nie wychodziłem. Nie opuszczał pan statku? Nie. Chyba ja wiem najlepiej. Roz był nadal niezwykle uprzejmy. Zjadłem kolację na statku, a potem przez pewien czas siedziałem w salonie. Miałem dość męczący dzień, dużo chodzenia, a to mnie męczy. Noga pobolewała, więc położyłem się do łóżka o ósmej. Kiedy przyszedł pan Vivian, z którym dzielę kabinę, już spałem. Było to około dziesiątej, jak mi powiedział dziś rano. Starał się mnie nie obudzić. On jest zawsze bardzo delikatny patrzył w zamyśleniu na Rossa. A jednak o dziewiątej piętnaście dwie osoby o nieposzlakowanej uczciwości widziały pana, jak pan wchodził po trapie i minął je, idąc w kierunku kabin. Czy mogę zapytać, w jaki sposób mnie rozpoznały, inspektorze? Miał pan laskę, oczywiście. Laskę z malakki skinął głową Ross. Jak wszyscy. Więcej, panie Ross. Szedł pan z trudnością z powodu nieszczęśliwego wypadku, nad którym wszyscy głęboko boleją. Przez moment Ross patrzył prosto w oczy detektywa. Inspektorze, pan jest bystrym człowiekiem. To wielka przesada, zaprotestował Charlie. Żadna przesada. Ross się uśmiechnął. Twierdzę, że pan jest bystry. Muszę więc opowiedzieć panu o dziwnym drobnym incydencie, jaki zdarzył się na statku wczoraj po południu. Roz podniósł swoją laskę. Ta laska nie była kupiona w Singapurze, ale w takomie parę miesięcy temu wkrótce po moim wypadku. Tam również nabyłem do niej gumową nasadkę. To mi ułatwiało chodzenie, no i oszczędzało drewniane podłogi. Wczoraj około piątej po południu, wróciwszy na statek. Uciąłem sobie krótką drzemkę w kabinie. Gdy wstałem i schodziłem na dół na obiad, zdałem sobie sprawę, że coś jest nie w porządku. Z początku nie wiedziałem co. Dopiero po chwili uprzytomniłem sobie, że moja laska wydaje nieprzyjemny odgłos. Gdy ją obejrzałem, stwierdziłem, że zniknęła gumowa nasadka. Ktoś ją zdjął. Zamilkł i po chwili ciągnął dalej. Pamiętam, że właśnie nadszedł Mark Kenway. Powiedziałem mu o tym. To prawda, przyznał Kenway. Głowiliśmy się nad tą sprawą. Myślałem, że po prostu ktoś zrobił kawał. Teraz widzę, że to nie był kawał, zauważył rozpoważnie. Ktoś zamierzał udawać mnie. Ktoś, kto był na tyle sprytny, by pamiętać, że moja laska nie stukka. Wszyscy milczeli. W drzwiach pojawiła się pani Lusi i szybko podeszła do czana. Detektyw wstał. Cóż ja słyszę? zawołała. Biedny inspektor Daw. Nie jest ciężko ranny, zapewnił ją czan. Już powraca do zdrowia. Bogu dzięki, odpowiedziała. Ręka mordercy zaczyna drżeć. To strach. Zbyt częste strzelanie nie wychodzi na zdrowie. Pan z nami w zastępstwie inspektora Dafa? Jestem jego niegodnym zastępcą. Chan skłonił się. Godnym, godnym, nie ma obawy. Znam chińczyków od wielu lat. Żyłam pomiędzy nimi. Nareszcie zagadka zostanie rozwiązana. Jestem tego pewna. Spojrzała wojowniczo po zebranych. Najwyższy czas na wykrycie mordercy. Przychodzi pani w dobrej chwili, powiedział Charlie Chan. Będę panią prosił o parę wyjaśnień. Wczoraj wieczorem, gdy odwiozłem panie na statek, siedziała pani z panną Potter na pokładzie, od strony Molo. Widziała pani uczestników wycieczki powracających na statek. Czy pan Ross był między nimi? Stara dama przez chwilę patrzyła uważnie na Rossa, potem potrząsnęła głową. Nie wiem, odpowiedziała. Czano okazał zdziwienie. Nie wie pani? Nie, nie wiem. Ależ moja droga, odezwała się Pamela Potter. Z pewnością pani sobie przypomina. Siedziałyśmy koło orlingu i pan Ross przeszedł obok nas. Pani Lucy ponownie potrząsnęła głową. Człowiek z laską, który kulał, przeszedł koło nas, tak. Odezwałam się do niego, ale nie odpowiedział. Pan Ross jest człowiekiem uprzejmym. Ponadto. Tak, tak. Charlie okazywał ciekawość. Ponadto pan Ross nosi laskę w lewej ręce. Ten człowiek, wczoraj wieczorem, miał laskę w prawej. Dlatego właśnie mówię, że nie wiem, czy to był pan Ross. Ja osobiście odniosłam wrażenie, że to nie był pan Ross. Nastąpiła cisza. Ross spojrzał na Charlie Chana. Nie mówiłem, inspektorze, odezwał się. Wczoraj wieczorem nie opuszczałem statku. Byłem przekonany, że to zostanie udowodnione, chociaż nie spodziewałem się, że tak szybko Panu tyka na prawą nogę, tak. Charlie Chan się zamyślił. Tak. Kto nigdy tego nie doświadczył, mógłby przypuszczać, że będę nosił laskę w prawej ręce. Ale w lewej jest lepiej. Utrzymuje lepiej równowagę i mogę się poruszać znacznie szybciej. Tak mi zresztą poradził doktor. Zgadza się, zaświadczył Max Minchin. Parę lat temu jeden z moich kumpli trzepnął mnie w lewą łydkę. Odkryłem wtedy, że lepiej jest nosić laskę w prawej ręce. Daje to człowiekowi lepsze oparcie. Rozsuśmiechnął się. Dziękuję panu, panie minczin, powiedział. Rzucił okiem na czana. Nawet sprytny przestępca zawsze kiedyś zrobi fałszywy krok, prawda? Oto przykład. Osobnik ma dosyć rozumu żeby ukraść moją gumową nasadkę, ale w pośpiechu zapomina zwrócić uwagę, w której ręce noszę laskę. No cóż, jestem bardzo rad, że tak się stało. Jesteśmy o krok bliżej rozwiązania. Jego pytający wzrok ogarnął całe grono. Charlie wstał. Na razie na tym skończymy, oznajmił. Jestem bardzo wdzięczny za uprzejmą współpracę. Zaczęli pojedynczo wychodzić. Wreszcie został tylko Tait. Z ponurym uśmiechem na twarzy zbliżył się wolno do czana. Niewiele dało panu przesłuchanie, zauważył. Tak pan sądzi, zapytał czan. Tak sądzę, chociaż robił pan wszystko, co pan mógł. W jednym punkcie wykazał pan niezwykłą bystrość umysłu. Myślę o tym zegarku. A tak, zegarek, owszem, Charlie skinął głową. Człowiek, który po wielu latach noszenia zegarka kieszonkowego zaczyna nosić zegarek ręczny, zapytany nagle o godzinę, odruchowo sięga do starego miejsca. Zauważyłem, stwierdził sucho detektyw. Owszem, wiem, jaka szkoda, że zmarnował pan ten eksperyment na niewinnego człowieka. Będzie więcej eksperymentów zapewnił goczan Mam nadzieję. Dla pana informacji nabyłem zegarek na rękę przed samym wyjazdem na wycieczkę Przed wyjazdem na wycieczkę pierwsze słowo było nieznacznie zaakcentowane Przed może to potwierdzić pan Kenway na razie przyjmuję pańskie słowo odparł Charlie Dziękuję. Mam nadzieję, że będę obecny przy pana następnych eksperymentach. Proszę się nie martwić, nie ominę pana. Świetnie. Lubię obserwować, jak pan pracuje. I tak z godnością opuścił palarnię. Charlie Chan chwilę jeszcze za nim spoglądał. Śledztwo trzeba zaczynać od początku, pomyślał Charlie, idąc do swojej kajuty, aby się przebrać do obiadu. Żadnych wspaniałych rezultatów z pierwszej rozmowy, ale dobry początek. W każdym razie miał już niezłe wyobrażenie o charakterach członków wycieczki. Jutro pozna ich jeszcze lepiej. Podróż statkiem sprzyja poznawaniu ludzi. Zjawił się chłopiec okrętowy z radiogramem. Chan przeczytał Charlie, jako przyjaciel błagam, poniechaj całej sprawy. Czuję się wspaniale i wkrótce będę mógł podjąć dochodzenie. Sytuacja jest zbyt niebezpieczna, abyś się tym zajmował. Byłem zupełnie nieprzytomny, kiedy prosiłem cię o pomoc. Daw. Charlie uśmiechnął się, usiadł przy biurku i po odpowiednim namyśle skomponował następującą odpowiedź. Wczoraj wieczorem byłeś przytomny, ale z głębokim bólem stwierdzam, że dziś straciłeś rozum. Inaczej nie przyszłoby ci do głowy, że poniecham śledztwa. Bądź spokojny, wracaj szybko do zdrowia, a tymczasem chętnie cię zastąpię. Mając nadzieję, że wkrótce odzyskasz zmysły, pozostaje twoim wiernym przyjacielem. Charlie Chan. Po obiedzie Charlie Chan spędził kilka godzin na medytacjach w kajucie. Bardzo mu odpowiadała ta sześciodniowa podróż. Miał dużo czasu, morderca nie mógł oddalić się poza zasięg jego ręki. Tego wieczoru po kolacji Charlie Chan natknął się na Pamela Potter i Marka Conwaya pijących kawę w kącie salonu. Na zaproszenie dziewczyny przyłączył się do nich. Jeden z pańskich cennych sześciu dni już minął, zauważyła Pamela Potter. Właśnie. – Czy daleko pan zajechał? – zapytał Kenway. – 150 mil od Honolulu. Bardzo wygodnie – uśmiechnął się Chan. – Niewiele pan się dowiedział dziś rano – nalegał młody człowiek. – Dowiedziałem się, że morderca usiłuje uwikłać niewinnego. – Podobnie jak to zrobił, kradnąc rzemień od walizki doktora Loftona w Londynie. – Ma pan na myśli Ross'a? zapytała dziewczyna Charlie skinął głową Tak Czy pani się teraz zgadza z opinią pani Lucy Oczywiście odpowiedziała Już wtedy pomyślałam że ta osoba kuleje bardzo dziwnie O wiele więcej niż pan Ross Kto to mógł być Każdy z nas powiedział Kenway spoglądając na Czana z nadfiliżanki bardzo słusznie, zgodził się Charlie Chan. Każdy, kto spacerował podczas deszczu po mieście, mógłby to być również ów pan, który jakoby nie potrafił oderwać się od książki. Podsunął młody człowiek. Albo utrzymuje, że nie mógł. Nasz uroczy kapitan Kane, wielbiciel lektury. Kane. Chan zamyślił się. Czy została ustalona przyczyna zamiłowania Keina do kręcenia się pod cudzymi drzwiami? Z tego, co wiem, to nie, odpowiedziała Pamela Potter. Właściwie ostatnio tego nie robił. Pan Vivian złapał go na tym raz, po wyjeździe z Jokochamy. Awanturę słyszeli ludzie na 100 mil. Pan Vivian ma skłonność do wywoływania awantur, zwrócił uwagę Charlie. Owszem, potwierdził Kenway. Wczoraj wieczorem wywołał nieziemską awanturę, i to prawie bez powodu. Zupełnie, jakby celowo chciał przerwać grę. Oczyczana zwęziły się. Panie Kenway, czy pański chlebodawca, pan Tite, kupił sobie zegarek na rękę tuż przed wyjazdem z Nowego Jorku? Młody człowiek roześmiał się. Tak. I wspomniał dzisiaj. Że pan o to zapyta. Sądził, że zegarek na rękę będzie wygodniejszy w długiej podróży. Swój stary zegarek z łańcuszkiem ma w kufrze. Tak mi się zdaje. Niech pan poprosi, żeby panu pokazał. Łańcuszek jest cały, oczywiście. Ależ oczywiście. W każdym razie był cały, kiedy go widziałem ostatnio w Kairze. Podszedł Tait. Pani Lucy i ja organizujemy brydża, oznajmił. Wzywamy młodych. Ale ja gram okropnie, zaprotestowała dziewczyna. Wiem, odpowiedział adwokat. Dlatego właśnie wyznaczam panią jako partnera dla Marka. Czuję, że wygram. Lubię wygrywać. Kenway i dziewczyna wstali. Proszę wybaczyć, że pana opuszczamy, panie Chan. Powiedziała panna Potter. Nic nie szkodzi. Proszę śpieszyć do przyjemności. Przyjemność, wykrzyknęła. Słyszał pan kiedy orzezi niewiniątek? Nie zna pan jakiegoś starego chińskiego przysłowia, którym by mnie pan pocieszył? Znam jedno, którym mogę panią ostrzec. Sarna nie powinna bawić się z tygrysem. Najlepsza maksyma Brydżowa, jaką kiedykolwiek słyszałam. Po paru minutach Charlie Chan wyszedł na pokład. Stał w mroku oparty o reling, kiedy nagle usłyszał ukradkowe sykanie. Zupełnie zapomniał o Kasz Jego chudy pomocnik wynurzył się z ciemności. Na twarzy Japończyka widać było niezwykłe podniecenie, które go niemal rozsadzało. Przeszukałem wszystko, szepnął bez tchu. I co? Charlie aż się poderwał. Odkryłem klucz, odpowiedział Japończyk. Serce czana podskoczyło do gardła. Uprzytomnił sobie, że łelby też odkrył klucz. Jesteś szybkim pracownikiem, Kashimo, pochwalił Chan. Pokaż klucz. Proszę iść za mną, polecił Kashimo. Zaprowadził Charlie Chana do luksusowej kabiny na pokładzie spacerowym. Przy drzwiach zatrzymał się. Kto ją zajmuje? Spytał Charlie z niepokojem. Pan Tait i pan Kenway, wyjaśnił Japończyk. Otworzył drzwi i zapalił światło. Przypomniawszy sobie o organizowanej partii brydża, Charlie wszedł za nim i zamknął drzwi. Stwierdził, że okna wychodzące na pokład spacerowy były szczelnie zasłonięte. Kaszimo im o i spod jednego z łóżek wyciągnął starą zniszczoną torbę podróżną, pokrytą nalepkami zagranicznych hoteli. Japończyk nie próbował jej otworzyć, tylko począł palcami wodzić po jednej z nalepek, największej i najozdobniejszej, z hotelu Gritistern w Kalkucie. — Proszę zobaczyć — podsunął torbę Charlie'emu. Charlie dotknął nalepki. Wyczuł pod nią delikatny zarys klucza, rozmiarem odpowiadającym mniej więcej temu, który pokazywał mu Daf. Dobra robota, kaszimo, mruknął. Koło zamka torby zobaczył złote inicjały MK. Rozdział 18. Przyjęcie Maxa Mincina. Po udzieleniu kasz im o kilku wskazówek Charlie wrócił na pokład. Stanął przy ralingu i spojrzał w zamyśleniu na srebrzystą drogę księżyca, odbitą w ciemnej wodzie, dominował w nim w tej chwili podziw dla Japończyka. Bardzo pomysłowe miejsce na ukrycie przedmiotu takiego jak klucz. Pozostawała jedynie nieznaczna wypukłość na chropowatej skórze torby. Okiem trudno było cokolwiek wykryć. Imon niewątpliwie popełniał wiele błędów, ale przy myszkowaniu, przy szperaniu w cudzych rzeczach wykazywał wielkie zdolności. Stopniowo Chan począł rozważać dalsze aspekty tej sprawy. Jakim sposobem klucz, będący duplikatem tego, który tkwił w martwej ręce Huga Morrisa Drake'a w londyńskim hotelu, znalazł się przy torbie Kenwaya? Co prawda, Charlie Chan klucza nie widział. Ale z kształtu wypukłości mógł spokojnie wnosić, że ma do czynienia z duplikatem, tym samym, który znalazł Welby owej nocy, kiedy powiedział do Pameli Potter, że pościg za mordercą się skończył. Pościg się w istocie skończył, ale tylko dla biednego Welby'ego. Niebezpiecznie jest odnajdywać duplikaty kluczy do sejfów. Gdzie Welby go znalazł? Przy tej samej torbie? Chyba tak, bo zaklejony był nalepką hotelu Gritistern w Kalkucie. Prosty wniosek, że musiał być tam umieszczony w czasie lub bezpośrednio po pobycie w tym mieście. Nie można dostać kalkuckiej nalepki gdzie indziej, jak tylko w Kalkucie. A więc w Jokochamie już tam był. Chwileczkę. Welby mówił pan Potter o kluczu w sposób, który wskazywał na to, że Welby go oglądał. Numer, kształt. Czy widział? Może tylko przypuszczał, tak jak Chan, że to jest ten właśnie klucz? Byłoby to zupełnie naturalne. Może też palcami wyczuł kontury? Ktoś dowiedział się o jego odkryciu. Poszedł jego śladem na brzeg i zamordował biedaka? Kto? Kenway? Nonsens. Bez wątpienia zrobił to morderca Honluda i jego żony. Kenway był zaledwie chłopcem. Jakie sprawy mogły go łączyć z Jimem Everhardem i Honwoodami, ze zdarzeniami, które miały miejsce wiele lat temu i wiele lat pozostawały okryte tajemnicą? Charlie potarł ręką czoło. Zagadki, zagadki. Nie, to nie mógł być Kenway. Polityką mordercy było kierowanie podejrzeń na niewinnych ludzi, to jasne. Dowodem tego jest sprawa rzemienia w Londynie i kradzież gumowej nasadki z laski należącej do rossa. Poza tym trudno przypuszczać, by morderca ryzykował trzymając klucz u siebie. Cóż bardziej naturalnego, niż przyczepić go do przedmiotu będącego własnością kogo innego. Kto miał okazję, by umieścić klucz przy torbie Kenwaya? Oczyczana utkwione ślepo w połyskującej wodzie zwęziły się. Tight. Tait, który tak szybko wywinął się dziś z zarzutu przeszkadzania w śledztwie, który gwałtownie usprawiedliwiał się, że zmiana na zegarek ręczny została dokonana przed wyruszeniem wycieczki, który spał w pokoju obok drojka. Tak, Tait. Dostał ataku serca, gdy odkrył następnego ranka, że Honeywood, ofiara Everharda, nadal żyje. Tait był dość stary. Dawniej mógł nazywać się Everhard. Jako Everhard miał zatarg schony łudem. Przez wiele lat przechowywał woreczki z kamykami, zdecydowany zwrócić je, gdy się nadarzy okazja. Bardzo prawdopodobne, że to Tait ukrył klucz od sejfu przy torbie swojego sekretarza. Chan zaczął spacerować po pokładzie. Tak, ten klucz nigdy nie był własnością Kenwaya. Nagle Chińczyk stanął jak wryty. Jeśli Welby trafił na klucz tam, gdzie był on teraz, a klucz nie należał do Kenwaya, to znaczy, że Welby nie wykrył mordercy. Dlaczego więc został zamordowany w Jokohamskim porcie? Chan znowu potarł ręką czoło. Błąkam się w zwodniczej mgle, mruknął. Będzie znacznie lepiej, jeśli pójdę spać, zapewniając sobie jasność umysłu na jutro. Poszedł za własną radą, druga noc na pokładzie prezydenta Artura minęła bez żadnych emocji. Rano Charlie starał się dotrzymywać towarzystwa Markowi Kenwayowi. Nie było to łatwe, gdyż młody człowiek wydawał się być niespokojny i roztargniony. Wałęsał się ciągle po statku, a Charlie Chan wałęsał się z nim. Pan jest bardzo młody, zauważył Chińczyk. Powinien pan uczyć się spokoju. Sądząc z wyglądu, nie ma pan wiele ponad dwadzieścia lat. Dwadzieścia pięć, poprawił Kenway. Czuję się jednak, jakby mi przybyło dziesięć podczas tej wycieczki. Miał pan kłopoty, zapytał Chan ze współczuciem. Spełniał pan, kiedy rolę pielęgniarki starca, wybuchnął Kenway. Boże, gdybym był wiedział, na co się pisze. Co noc czytanie, całymi godzinami. Głośno, aż mi język kołowacieje. No i ciągła obawa o to, czy stan zdrowia pana tajta się nie pogorszy. Miał jeszcze inne ataki po tym w hotelu Bruma. Kenway skinął głową. Tak, parę razy. Jeden na Morzu Czerwonym i jeden bardzo ciężki w Kalkucie. Depeszowałem do jego syna, żeby na nas czekał w San Francisco. Niech mi pan wierzy, będę rad. Oddając pana Taita w jego ręce. Jeżeli tylko wysadzę go na brzeg żywego, mogę sobie winszować przez resztę życia. Moje westchnienie ulgi będzie tak głośne, że zaczną o nim pisać gazety jako wybuchu nowego wulkanu. Musiało to pana bardzo zmęczyć. Zgodził się Charlie Chan. No cóż, należało mi się i dostałem w skórę, odparł Kenway ponuro. Powinienem był zacząć praktykować prawo i zostawić mapę świata w spokoju. Cała moja rodzina w Bostonie była przeciwna tej podróży. Ostrzegali mnie. Byłem mądrzejszy. Boston, westchnął Charlie Chan. Miasto, którym bardzo się interesuje. Co za akcent. Tamtejsi ludzie mówią najczystszą angielszczyzną. Kilka lat temu oddałem małą przysługę pewnej rodzinie bostońskiej i nigdy w moim życiu nie dziękowano mi w lepszym języku. Kenway roześmiał się. Jestem człowiekiem starych zasad, ciągnął Charlie Chan, który wie, że dobór słów określa gentlemana, A w wypadku, o którym mówię, dame Moje dzieci uważają, że mam bzika na punkcie wysławiania się. W dzisiejszych czasach dzieci nie okazują swoim rodzicom właściwego respektu. Kenway pokiwał głową. Mówię to jako eks Mam tylko nadzieję, że moi rodzice nie dowiedzą się, przez jakie piekiełko przeszedłem podczas tej podróży. Nie mam ochoty na wysłuchiwanie znanego mi aż do znudzenia, a nie mówiłem ci. Nie chodzi tu tylko o pana Taita. Miałem jeszcze inne kłopoty. Nie chcę walczyć z bostońską powściągliwością, zauważył Charlie, ale jeśli mógłby pan wymienić jeden z nich. Proszę bardzo, Pamela Potter, może nie powinienem o tym mówić? Charlie otworzył oczy zdziwiony. A co pan ma do zarzucenia, pannie Potter? Wszystko, gorąco odparł młody człowiek. Denerwuje mnie i to w sposób niewypowiedziany. Denerwuje pana? Tak. Panu, ona nie działa na nerwy. Zbyt pewna siebie. Jest bardziej pewna siebie niż moja cioteczna babka, która żyła na Bacon Hill przez osiemdziesiąt jeden lat i znała wszystkich, których wypadało znać. Przysunął się bliżej. Wie pan, ona jest przekonana, że ja się jej oświadczę, nim się skończy wycieczka. O nie. Ja tego nie zaryzykuję żeby mi rzuciła w twarz swoją książeczkę czekową. Pan myśli, że to by się mogło zdarzyć? Jestem tego pewien. Znam ludzi ze Środkowego Zachodu. Dla nich mają znaczenie tylko pieniądze. Ile pan ma? My w Bostonie inaczej podchodzimy do tych spraw. Pieniądze się nie liczą, zresztą nasze na pewno nie. Wujie Idret stracił wszystko na wyścigach w Nowym Jorku, New Haven i Hartfordzie. Sam nie wiem, po co ja to wszystko panu mówię. No, może pan łatwiej zrozumie, co ja czuję. Mam dość pełnienia roli pielęgniarki i panela nie schodzi mi z myśli. Więc pan o niej myśli? Oczywiście. Ona potrafi być bardzo miła, kiedy chce. Urocza i urocza i nic z tego nicowego jestem przejechany przez samochód taki z firmy Huga Drake Chan spojrzał na zegarek Widzę ją tam na pokładzie Skręcimy żeby jej zejść z drogi Kenway potrząsnął głową Po co Nie można uciec od przeznaczenia Już dawno zrezygnowałem z tych prób Pamela Potter zobaczyła ich i podeszła. Dzień dobry, panie inspektorze. Halo, Mark. Zagramy w tenisa? Ale ci dzisiaj dam szkołę. Zawsze to robisz, mruknął Kenway. Wschód słońca bardzo rozleniwia. Uśmiechnęła się i uprowadziła Kenwaya. Czano przedu szybko pokład spacerowy. Kapitana Kejna znalazł siedzącego samotnie na dziobie statku i osunął się na krzesło obok mego. Jaki wspaniały poranek, zagaił rozmowę. Naprawdę, odparł Kejn. Nie zauważyłem. Może ma pan kłopoty, które absorbują pańskie myśli, podsunął Charlie Chan. Żadnych. Kejn ziewnął. Po prostu z zasady nie zwracam uwagi na pogodę. Robią to jedynie ludzie pozbawieni charakteru, zniewieściali. Podszedł do nich pierwszy mechanik. Czy ma pan ochotę obejrzeć maszynownie, panie inspektorze? spytał. Chętnie, odparł Chińczyk i zwrócił się do Keina. Pan porucznik był uprzejmy zaproponować tę przyjemność. Kiedy rozmawialiśmy wczoraj wieczorem, pan na pewno chętnie pójdzie z nami? Kane spojrzał na niego podnosząc brwi. Ja? Nie, dziękuję. Nie interesuję się maszynami. Nie rozróżniłbym kotła od rondla. I nie nauczę się nigdy. Charlie spojrzał na mechanika. Skoro tak, to i ja bardzo panu dziękuję, powiedział. Odłożę zwiedzanie na później. Pragnę porozmawiać z panem Kainem. Nic nie szkodzi. Mechanik skinął głową i oddalił się. Chan patrzył smutno na Keina. Nie zna się pan na maszynach? Spytał. Nie. Ale do czego pan zmierza? Kilka miesięcy temu w hotelu Bruma w Londynie poinformował pan inspektora dawa, że był pan kiedyś inżynierem. Kayn spojrzał na niego uważnie. No, spryciarz z pana. Powiedziałem tak Dafowi, nie pamiętam. To było kłamstwo? Oczywiście, że nie. Być może powiedziałem pierwszą rzecz, która mi przyszła do głowy. To pana zwyczaj? Co pan przez to rozumie? Dowiedziałem się o panu wiele z notatnika inspektora Dafa. Śledztwo w sprawie morderstwa to poważna sprawa. Proszę mi wybaczyć, jeśli okaże się szorstki w moich uwagach, jest pan cynicznym kłamcą i człowiekiem bez skrupułów. Przez całą drogę zachowuje się pan bardzo dziwnie, podsłuchując pod drzwiami. Niezbyt ładne zajęcie. Niezbyt, odburknął Kane. Zresztą pan to wie ze swojej pracy. Nie jestem tego typu detektywem, odpowiedział Chan z godnością. Czyżby, odparował Kane. A więc nie jest pan chyba dobrym detektywem. Pracuję w tym interesie od sześciu lat i nie jestem zbyt dumny z tego, co osiągnąłem. Charlie wyprostował się na krześle. Pan jest detektywem. Keynes skinął głową. Tak, ale niech pan to zachowa przy sobie. Reprezentuję prywatną firmę z San Francisco. Ach, prywatny detektyw. Chan skinął głową uspokojony. Tak, ale niech pan ze mnie nie kpi. Nie jesteśmy gorsi od policjantów. Przyznałem się panu, bo nie chcę, żeby pan na mnie tracił czas. Pani Spacer ma męża, a on by się jej chętnie pozbył. Ma ochotę na aktorkę filmową czy coś w tym rodzaju. Więc wysłał mnie, żebym zebrał dowody mogące służyć do rozwodu. Chan pilnie studiował nikczemną twarz Keina. Czy mówił prawdę? Ten człowiek dobrze pasował do roli prywatnego detektywa. Nie chcę, żeby Chan tracił na niego czas. Nieoczekiwana troska o czas policjanta. Odniósł pan sukces, spytał chińczyk. Nie, fiasko od samego początku. Mam wrażenie, że Vivian zaczął mnie podejrzewać od chwili, kiedy mnie ujrzał. Boję się spotkania ze Spacerem po powrocie. To go przecież kosztowało ładny grosz. Ale to nie moja wina, że pani Spacer nie chce się skompromitować. Gdyby nie grali chociaż razem w brydża, może by się nie pokłócili. Teraz nawet ze sobą nie rozmawiają. Ponadto Vivian zagroził, że mi kark skręci, jeśli się jeszcze raz do niego zbliżę. A ja mam sentyment do mojego karku. Czuję się trochę zagubiony i nie wiem, co robić. Tylko proszę nic nikomu nie powtarzać z tego, co panu powiedziałem. Ani słowa. Charlie skinął głową. Pańskie tajemnice są u mnie bezpieczne. Myślałem sobie, kontynuował Kane, czy mógłbym panu w czymś pomóc. Jest jakaś nagroda za schwytanie mordercy? Jedyną zapłatą jest triumf sprawiedliwości, odpowiedział Charlie. Koszałki i opałki. Nie wmówi mi pan, że się pan do tego zabrał bez zlecenia panny Potter. A może? Może pan potrzebuje agenta, który by się tym zajął? Pójdę i porozmawiam z nią. Jej rodzina ma kupę forsy. Oni naturalnie chcą wiedzieć, kto zabił starego? No, interes pół na pół. Dość, krzyknął Chan. Mówi Pan za dużo. Uprzejmie proszę pamiętać, że nie jestem prywatnym detektywem. Nie upoważniłem Pana do występowania z podobnymi podłymi propozycjami. Spokojnie, przedyskutujemy to. Nie. Ignoranta nikt nie pobije w dyskusji. Ponadto nie ma o czym dyskutować. Proszę trzymać się z dala od tej sprawy. Która w najmniejszym stopniu u pana nie dotyczy. Zegnam pana. Frajer z pana, nie kupiec, wargnął Kane. Chano odszedł szybkim krokiem. Jego spokój został brutalnie zakłócony. Co za nędznik ten Kane? Czy naprawdę jest prywatnym detektywem? Możliwe. Z drugiej strony mógł kłamać. Chełpliwe opowiadanie, mające na celu uśpienie czujności Chana, Charlie westchnął. Nie może zapominać o Kainie, nie może zapominać o żadnym z nich. Statek pruł. Błękitne wody oceanu płynąc zgodnie z rozkładem Rejsów. Kasz Imo donosił, że klucz ciągle jeszcze znajduje się przy torbie Kenwaya. Długie rozmowy z uczestnikami wycieczki nie przynosiły żadnego rezultatu. Minął drugi dzień i trzecia noc. Dopiero z nastaniem czwartego wieczoru Charlie Chan nabrał trochę nadziei. Było to owego dnia, gdy Max Minchin wydał wielkie pożegnalne przyjęcie z okazji zbliżającego się końca wycieczki. Max chodził po wszystkich, zapraszając ich natrętnie i prawdopodobnie ku jego własnemu zdumieniu, nikt się od niego nie opędzał. Po prostu długa wycieczka zrodziła ostatecznie pewną więź która z kolei obudziła uczucie litości w stosunku do nieokrzesanego Mincina. Wiele tygodni spędzonych razem zupełnie znieczuliło ludzi na ordynarność gangstera. Prosto ujęła to pani Lucy, nie zapominajmy, za jest między nami ktoś, kto jest znacznie gorszy od Maxa Mincina. Wszyscy przyjęli zaproszenie, Max był zachwycony. Kiedy przyniósł radosną wiadomość żonie, zwróciła mu uwagę że z Loftonem będzie trzynaście osób przy stole. Nie ryzykuj, Maxy, ostrzegała go. Na razie wszystko idzie gładko, ale nie igraj ze swoim szczęściem. Musisz znaleźć czternastego gościa. Max znalazł czternastego gościa w osobie Charlie Chana. Ja tam nie mam nic przeciwko glinom, wyjaśnił Chińczykowi. Kiedyś w Chicago wydałem przyjęcie specjalnie dla policjantów. Żarcie było pierwsza klasa. No więc przychodzi pan. Co? Stroje nie obowiązują. Mojego smoka też nie wyjmuję z kufra. Bardzo dziękuję za zaproszenie, odrzekł Chan. Czy mogę mieć nadzieję, że nie będzie pan urażony, jeśli przy kolacji ośmielę się nawiązać do sprawy morderstwa? Nie rozumiem pana, powiedział Maxy zaskoczony. To znaczy, że trawi mnie pragnienie, aby wspomnieć o nieszczęsnym losie, jaki spotkał Huga Morrisa Drake'a w hotelu Bruma. Byłbym szczęśliwy, gdybym usłyszał, co wszyscy razem mają do powiedzenia na ten temat. Maxy zmarszczył brwi. No, bo ja wiem. Miałem nadzieję, że nie będziemy mówić o interesach. Po prostu wesoły wieczór bez żadnych pytań. Ten z nich, który ma coś niecoś na sumieniu, niech się chociaż odpręży przez parę godzin i zapomni o tym jako mój gość. Potem niech mu pan zakłada kajdanki, kiedy pan chce. To nie jest tu żaden mój kumpel, ale na ten jeden wieczór. Będę dyskretny, obiecał Chan. Żadnych pytań, oczywiście. Maksy machnął ręką. No cóż, niech będzie. Niech pan wspomni o tym morderstwie, jeśli pan musi. Mnie to ostatecznie nie boli, a nie chcę, żeby pan powiedział, że przy stole Maxa Mincina muruje się ludziom gębę. Stół Maxa Mincina, przy którym nie muruje się ludziom gęby, stanął w oszklonej kawiarni na pokładzie spacerowym. Czternaście osób zasiadło wieczorem do wspólnej kolacji. Max znał dobrze obowiązki gospodarza na pełnym morzu i zaopatrzył swoich gości w karnawałowe czapeczki. Sam włożył na głowę napoleoński kapelusz z czerwoną kokardą i tak wystrojony. Uważał, że przyjęcie zaczęło się pod pomyślną gwiazdą. Nie żałujcie sobie, jedzcie, ile wlezie, zachęcał. Pijcie tak samo. Kazałem podać, co mają najlepszego. Po kawie Max wstał. No i zbliżamy się do końca wycieczki, zaczął. Razem obejrzeliśmy cały świat, razem przeżywaliśmy mile chwile, czasem mniej miłe. Ale co tam? Było fajno. I jeśli by mnie kto pytał, to powiem, że drugiego takiego opiekuna jak doktor Lofton nie znajdzie ze świecą. Wypijmy za jego zdrowie. Za zdrowie fajnego chłopa. Rozległy się okrzyki domagające się mowy od Loftona. Lofthone wstał nieco zakłopotany. Dziękuję wam, przyjaciele, powiedział. Prowadzę podobne wycieczki od wielu lat. Chciałem podkreślić, że ta pod wieloma względami będzie jednym z moich najbardziej, no, pamiętnych doświadczeń. Sprawialiście mi państwo niewiele kłopotu. To jest, oczywiście, większość z państwa. Zdarzały się nieporozumienia, ale zostały załatwione po przyjacielsku. Byliście Państwo bardzo rozsądni. Jestem Wam za to wdzięczny. Oczywiście idiotyzmem byłoby pominąć fakt, że rozpoczęliśmy podróż w bardzo niezwykłych i przykrych okolicznościach. Mam nadzieję, że panna Pamela Potter wybaczy mi, gdy wspomnę tu o nieszczęśliwej śmierci. No. Jej dziadka o północy w hotelu Bruma w Londynie. To znaczy między północą a rankiem. No. Boleję nad tym bardziej niż ktokolwiek z państwa, z wyjątkiem oczywiście młodej damy, którą wymieniłem. Ale teraz należy to już do przeszłości i wydaje mi się, że najlepiej będzie, jeśli o tym zapomnimy. Okoliczności tej sprawy pozostały zagadką i musimy się zgodzić z wolą losu. Już niedługo wylądujecie państwo w San Francisco, gdzie się rozstaniemy. Lofton ożywił się w sposób widoczny, ale zapewniam państwa, że na zawsze zachowam wspomnienie chwil spędzonych w waszym towarzystwie. Brawo, brawo, wykrzyknął pan Minchin, gdy doktor siadł pośród uprzejmego aplauzu. No cóż, kochani, skoro doktor o tym zaczął, mogę też powiedzieć, że wszystkim nam jest bardzo przykro z powodu tej historii u Bruma. Ale kiedy już o tym mowa, to pozwólcie, że wspomnę o naszym gościu, którego podejmujemy dziś wieczorem, o panu Charlie Chanie, chińskim detektywie z Hawajów. Wierzcie mi, ludzie, widziałem już różnych policjantów, ale ten jest dla mnie nowością. Panie Chan, powiedz pan parę słów. Mimo tego wstępu Charlie wstał z godnością i spokojnie rozejrzał się po małej salce. Bęben, który czyni najwięcej hałasu, jest napełniony tylko powietrzem, zaczął. Staram się o tym pamiętać i nie będę się wcale narzucał. Ale z radością korzystam z okazji, by złożyć ukłon mojemu łaskawemu gospodarzowi i jego uroczej żonie, mało widocznej z za zasłony klejnotów. Los jest kapryśnym reżyserem. Przedstawiał Państwa policjantom na całym świecie, mojemu czcigodnemu przyjacielowi ze Scotland Yardu, policjantom Francji i Włoch. Teraz widzą Państwo policjanta z Hawajów. Niech Wasze spojrzenie spocznie przelotnie na pokornym Chińczyku, który nieostrożnie stąpa po śladach nielicznych przestępców, którzy nawiedzają nasz raj. Staję przed Wami w niefortunnej chwili. Mądry człowiek powiedział, nie depcz po piętach, smutkowi, bo może się odwrócić. Taką radę dałbym pannie, Pameli Potter. Ale niestety, póki ja tu jestem, wspomnienie smutnych chwil nie ustąpi z waszej świadomości. Z drugiej strony, nie potrzebowałbym tu być, gdyby nie zdarzały się w przeszłości smutne wypadki. Na przykład, weźmy hotel Bruma. O, już. Dawne zdarzenia ożywają. Zamglony obraz staje się ostry. Może się zdarzyć, że będzie ostrzejszy niż był kiedykolwiek. Jestem niepocieszony wiedząc, że mój widok przywodzi na myśl podobne wspomnienia pragnę je szybko zmazać. Doktor Lofton mówił, że jeśli zagadka pozostanie zagadką, to znaczy, iż tak chciał los. Jestem Chińczykiem i chylę czoło przed wolą losu. Jednakże żyję tak długo między Amerykanami że nabyłem odwagi wyzywania losu, zanim potulnie zrezygnuję. Ponieważ czas płynie i moje obfite kształty rzucają zbyt wielki cień na wspaniałą ucztę, kończę i siadam. Wzrok Maxa Mincina spoczął na panu tajcie. Ów dżentelmen wstał jak doświadczony mówca. Jestem być może szczęśliwszy niż ktokolwiek z obecnych, że jeszcze biorę udział w wycieczce, zaczął. Parę razy już się wydawało, że opuszczę was. Ale pragnienie życia jest u mnie silne i chyba mogę obiecać, że do końca pozostanę z wami. Wiele powodów składa się na to, że jestem szczęśliwy. Wiele powodów. Na przykład, powracając do mojego przyjaciela Morrisa Dreka i nocy 6 lutego czy ranka 7, ja mogłem być ofiarą w pokoju dwadzieścia osiem, niewinną ofiarą mordu, który był czysto. Przerwał i rozejrzał się bezradnie dokoła. Przepraszam, nie powinienem rozwijać tego tematu. Obawiam się, że urocza panna Pamela nie spędzi zbyt miłego wieczoru, więc kończę. Chciałem tylko powiedzieć, iż jestem szczęśliwy, że jeszcze żyję. Jestem szczęśliwy, że was wszystkich poznałem. Usiadł wśród tłumionego aplauzu. Następnie pani Lucy ujęła obecnych krótkim, dowcipnym streszczeniem historii ich podróży, a Pamela Potter podziękowała w kilku miłych słowach. Wreszcie wstał kapitan Kane. No cóż, to była wspaniała podróż, zaczął. Teraz zbliża się do końca i już niedługo ci z nas, na których czeka praca, zasiądą do niej. Dobrze się bawiliśmy i jeśli idzie o mnie, to niemal już zapomniałem o wypadku w hotelu Bruma. Prawda, były to niezbyt przyjemne chwile. Inspektor Daw przez pewien czas zachowywał się tak, jakby miał zamiar zepsuć nam wycieczkę, przynajmniej niektórym z nas. Jego indagacje sięgały naszych osobistych spraw. Ja z zasady nie zajmuję się mordowaniem, ale tak się akurat złożyło. Że tej właśnie nocy włóczyłem się trochę po korytarzach, jak to sobie Państwo mogą przypomnieć, i miałem z tego powodu dużo przykrości. Przypuszczam, że parę innych osób również podpadło inspektorowi lub obawiało się, że ich spacery wydadzą się podejrzane, jeśli ktoś się o nich dowie. Domyślam się, że pan Binbow przeżył kilka niespokojnych dni, prawda, panie Binbow? Do tej pory nikomu nie wspomniałem o tym ani słowem, ale teraz wszyscy jesteśmy z powrotem we własnym kraju i możemy sobie to i owo powiedzieć. Widziałem pana Binboła o trzeciej godzinie owej nocy, kiedy popełnione zostało morderstwo, jak wślizgiwał się z korytarza do swojego pokoju. Cieszy się pan z pewnością, że nie musiał się pan z tego tłumaczyć w Scotland Yardzie, co Binboł? Mimo, że Keyn powiedział to w formie żartu, wszyscy przy stole zamarli, wyczuwając w słowach Keina zjadliwość. Nawet Magsem, chociaż nie potrafiłby zdefiniować tego słowami, wyczuwał, że postępowanie kapitana jest w bardzo złym guście. Zerwał się więc szybko i powiedział. Wszyscy tak pięknie mówią, że nie potrzeba wynajmować mistrza ceremonii. Panie Binbow, prosimy. Mów pan teraz. Binbow podnosił się bardzo powoli. W ciągu ostatnich paru lat wiele razy zdarzało mi się przemawiać na przyjęciach, ale nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek musiał wygłaszać mowę w podobnych okolicznościach. A więc tak. To jest prawda, że wyszedłem z pokoju owej nocy w hotelu Bruma. Jak wieczorem wróciliśmy do hotelu i położyliśmy się spać. Przypomniałem sobie nagle, że 6 lutego są urodziny mojej córki. Przez cały dzień mówiliśmy, że trzeba wysłać do niej depesze, ale tak byliśmy zajęci, że oboje zapomnieliśmy. Przypomniałem to sobie i zmartwiłem się, ale przypomniałem sobie też o sześciogodzinnej różnicy czasu. Fakron był dopiero wczesny wieczór. Przyszło mi na myśl, że jeszcze tego dnia, późno w nocy, Córka dostanie depeszę, jeśli ją od razu wyślę. Jeszcze w dniu urodzin. Wstałem, ubrałem się i szybko wyszedłem. W holu hotelowym były jakieś sprzątaczki, ale nie spotkałem nikogo więcej ze służby. Ani wychodząc, ani wracając. Oczywiście powinienem był powiedzieć o tym policji, ale nie miałem ochoty być zamieszany w tę całą aferę. Obcy kraj, obcy ludzie. Wiecie Państwo, jak to jest? Gdybym był w Ameryce, inna sprawa. Byłbym o wszystkim powiedział policji. Ale Anglia, Scotland Yard. Stchórzyłem. Jestem nawet zadowolony, że kapitan Kane poruszył dzisiaj tę sprawę. Chętnie bowiem wyjaśniam tę rzecz i mam nadzieję, że Państwo mi wierzą. Teraz. No, miałem już przygotowaną umowę, ale mi uciekła. Ach tak. Jedną rzecz pamiętam. Przez całą drogę kręciłem filmy, Państwo wiecie. Wszyscy na nich jesteście. Kupiłem w Honolulu projektor i w piątek wieczorem. To nasz ostatni wieczór na statku. Moja żona i ja chcemy zorganizować pokaz dla Państwa. Mam nadzieję, że nas wszyscy zaszczycicie swoją obecnością. Postaram się odtworzyć całą podróż. No to chyba wszystko. Usiadł pośród głośnej aprobaty, a klein otrzymał wiele spojrzeń pełnych nagany, co przyjął z nonszalancją. Max Minchin znowu wstał. Skoro zacząłem już wyznaczać mówców, to może poproszę pana Rossa. Pan jeszcze nic nie powiedział. Ross wstał i oparł się ciężko na swojej łasce. Nie mam żadnych spóźnionych oskarżeń do zaofiarowania. Szmeru znania obiegł stół. Powiedzieć mogę tyle, że była to bardzo interesująca wycieczka. Wybierałem się na nią od wielu, wielu lat. Od ilu wolę państwu nie mówić. Tak, muszę przyznać, że doznałem na tej wycieczce więcej emocji, niż się tego mogłem spodziewać, ale nie żałuję. Rad jestem, że wziąłem w niej udział pod kierownictwem doktora Loftona i w towarzystwie was wszystkich, drodzy przyjaciele. Szkoda tylko, że tak jak pan Binbu nie utrwaliłem moich wrażeń na taśmie filmowej, aby potem móc uprzyjemniać sobie długie wieczorne godziny w takoma. Jeśli idzie o nieszczęsną noc w Londynie, kiedy to biedny huk Morris Drake został uduszony w hotelu Bruma i kiedy leżał martwy w dusznym pokoju, z rzemieniem od walizki doktora Loftona na szyi. Z końca stołu przemówił Vivian. – Kto powiedział, że to był rzemień od walizki doktora Loftona? – zapytał Szorstko. Ross się zawahał. – No jak to? – zrozumiałem w czasie śledztwa, że zabrano doktorowi rzemień. – Dzisiaj wszyscy mówimy sobie prawdę – przerwał znowu Viviano panowanym, zimnym głosem. – To nie był rzemień od walizki, ale rzemek od futerału aparatu fotograficznego czy filmowego. Tak się przypadkowo składa, że wiem, iż był własnością pana Elmera Binboa. Wszyscy niemal jednocześnie odwrócili zdumione twarze i spojrzeli na Binboa, który siedział przy końcu stołu z miną człowieka, trafionego przez piorun.